Uroczyste obchody Święta Myśliwych w Wieluniu i regionie miały w tym roku szczególny charakter, bowiem połączono je z jubileuszem 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Nie zabrakło też patriotycznych akcentów, oczywiście z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tradycyjna msza hubertowska miała miejsce w klasztorze sióstr Bernardynek. Celebrowali ją ksiądz prałat Andrzej Walaszczyk i kapelan Polskiego Związku Łowieckiego ksiądz Jarosław Boral. Oni nas zaprosili na tę mszę świętą. Ale z drugiej strony Pan Jezus nas zaprasza. Kto właściwie zaprasza? Czy Pan Jezus, czy myśliwi? Skoro przygotowali myśliwi, a Pan Jezus jest z nami, to chcemy się pochylić niejako nad tym, co Pan Jezus chce nam powiedzieć. Na tej Eucharystii, na którą zaprosiliśmy Go i na którą On nas zaprosił. Jest takie piękne pozdrowienie myśliwskie. Dasz bór. Czyli bór ma dawać człowiekowi dary, które oby jak najobficiej w tym Boże były. W trakcie mszy myśliwi złożyli również dar ołtarza. Nie zabrakło ponadto okolicznościowych odznaczeń, medalu świętego Huberta, czy choćby złotego medalu za zasługi dla łowiectwa. Zobaczmy, jak to wyglądało. Medal świętego Huberta otrzymują koledzy. Andrzej Majda, Piotr Panaszek, Jan Bachorski, Zbigniew Włóczak, Janusz Staszczak i Dariusz Szeląg. W imieniu kapituły odznaczeń łowieckich w Warszawie wręczam Ci kolego medal świętego Huberta. Niech święty Hubert macie w opiece. Dasz bór. Uchwał Polski Łowiec. Złoty medal zasługi łowieckiej otrzymują koledzy. Ksiądz kapelan Jarosław Boral, Krzysztof Świerczyński, Zenon Kowalczyk, Robert Rozmarynowski, Ryszard Trzeciak, Leszek Błaszczyk, Eugeniusz Kuźnik. Zeniu, w imieniu braci myśliwskich, Wieluńskiego, Osierackiego i Daniela, gratuluję serdecznie. Kuźnik, serdecznie. Kuźnik, sukcesów. Niech święty Hubert i Górcie na dobra Polski nim jest. Srebrny medal zasługi łowieckiej otrzymują kolega Jerzy Wyglądacz, Józef Walczak, Józef Bandera, Józef Stępień. Brązowy medal zasługi łowieckiej otrzymują koledzy Robert Bandera, Kamil Prusiński. Odznaka za zasługi dla łowiectwa decyzją kapituły odznaczeń łowieckich w Warszawie wyróżniony został kolega Janusz Kabula. Medal za zasługi dla łowiectwa ziemi sieradzkiej otrzymują koledzy Tomasz Krzysztofiński, Adrian Bugajczyk, Tomasz Pilarz. O muzyczną oprawę myśliwskiej mszy świętej zadbał jak zawsze zespół sygnalistów Koła Łowieckiego Daniel. Dłuższa relacja z okolicznościowej mszy hubertowskiej. Do zobaczenia w temacie tygodnia.